Biegniesz ciemną ulicą, szukając kawiarni, w której umówiłeś się ze znajomymi. Słyszysz dziwne odgłosy, od których włos jeży ci się na głowie. Auć, co to było? Jakiś potwór właśnie na ciebie wskoczył. Biegniesz jeszcze przez kilka sekund i w końcu docierasz na umówione miejsce. Na twój widok wszyscy zaczynają się śmiać. Krzyczysz, żeby zadzwonili po policję. Zerkasz na lustro i widzisz kota siedzącego na twojej głowie. W przypadku realnego zagrożenia możesz liczyć na swojego iPhone'a. Musisz jedynie aktywować alarmowe SOS. Uruchomi to głośny sygnał dźwiękowy, odstraszający przestępców i sygnalizujący wszystkim dookoła, że masz kłopoty. Telefon automatycznie łączy się z lokalnym numerem alarmowym, aby wezwać pomoc. Jeśli włączysz tę funkcję, iPhone może również wysłać automatycznego SMS-a do wybranych przez ciebie wcześniej kontaktów. Aby aktywować tę funkcję, przytrzymaj przycisk boczny oraz jeden z przycisków głośności przez 5 sekund. Możesz też 5 razy nacisnąć przycisk blokady na wyświetlaczu, w ustawieniach alarmowe SOS dzwoń przyciskiem bocznym. Aby w pełni korzystać z tej funkcji, możesz dodać kontakty alarmowe. Przejdź do aplikacji Zdrowie, stuknij zdjęcie profilowe, a następnie stuknij kartę medyczną. Stuknij opcję edycja, a następnie przewiń do kontaktów alarmowych i stuknij przycisk dodaj. Możesz wybrać jedną osobę lub więcej i określić typ relacji. Nie zapomnij stuknąć opcji gotowe, aby zachować zmiany. Dzięki temu w razie kłopotów twój iPhone wyśle SMS-a do wszystkich osób z kontaktów alarmowych. Będzie w nim podana twoja aktualna lokalizacja z informacją o tym, że została aktywowana funkcja SOS. Jeśli jesteś w ruchu, zostanie wysłana twoja ostatnia lokalizacja. Możesz też wprowadzić tam wszelkie dane medyczne. Może to być przydatne, kiedy jesteś nieprzytomny i potrzebujesz pomocy. W telefonach z Androidem przytrzymaj klawisz zasilania i w menu podręcznym stuknij tryb awaryjny, aby go aktywować. Możesz też 3 razy wcisnąć przycisk zasilania. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie zapoznania się ze wszystkimi warunkami. Stuknij akceptuj, a następnie włącz. Jeśli twój telefon nie posiada przycisku zasilania, rozwiń ikony na pasku szybkiego uruchamiania, wybierz ikonę baterii i tryb awaryjny. Ekran zrobi się czarny, a ilość dostępnych aplikacji będzie ograniczona, żeby oszczędzać energię. Będziesz mógł używać latarki, alarmu awaryjnego, udostępnić lokalizację i wykonać połączenie alarmowe. Połączenia możesz wykonywać z poziomu ekranu blokady. Przewiń ekran w górę, stuknij połączenia alarmowe i wybierz numer. U góry ekranu zobaczysz wszystkie zapisane kontakty alarmowe. Możesz przypisać maksymalnie 4 kontakty alarmowe w ustawieniach, użytkownicy, informacje alarmowe. Dokładna ścieżka może się różnić w zależności od modelu telefonu. Możesz też w tym miejscu wprowadzić swoje dane medyczne. Jeśli kiedykolwiek użyjesz funkcji SOS, twój telefon zrobi zdjęcia przednią i tylną kamerą oraz nagra audio otoczenia. Wyślę te dane do twoich kontaktów alarmowych razem z twoją dokładną lokalizacją i wiadomością o treści "potrzebuję pomocy". Jeśli twój telefon jest poza zasięgiem albo działa bez karty SIM, wciąż pozwoli ci zadzwonić pod 112, wykorzystując sygnał innych operatorów. Aby wyjść z trybu awaryjnego, stuknij 3 poziome kropki, aby wybrać więcej opcji i wyłącz go. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak silny jest twój sygnał komórkowy, wyłącz Wi-Fi i zadzwoń pod ten numer. Po chwili uruchomi się ukryta aplikacja Field Test. W przypadku starszych wersji iOS pokazuje się numer, taki jak ten w lewym górnym rogu ekranu. W nowszej otworzy się główne menu. Wybierz Serving Call Measurements. RSRP0 i RSPR1 odpowiadają sile sygnału komórkowego. Są dokładniejsze niż kreski i zawsze mają wartość ujemną. Im bliżej minus 50, tym lepiej. Minus 130 to najgorsza wartość, jaką można osiągnąć. Na telefonach z Androidem przejdź do ustawień, wybierz telefon, informacje, a następnie stan i stan karty SIM. W przypadku zagrożenia nigdy nie wyłączaj telefonu, nawet jeśli masz niski poziom baterii. Pozwoli to odpowiednim służbom się z tobą skontaktować i odnaleźć cię po GPS-ie. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz włączyć trybu awaryjnego, ale chcesz zmniejszyć zużycie baterii, zmniejsz jasność ekranu i wybierz jak najniższą wartość w polu wygaszania ekranu.
Wyłącz też wibracje, Wi-Fi, Bluetooth i roaming. Nie włączaj żadnych aplikacji, poza tymi awaryjnymi. Nie wyłączaj też aplikacji jedna po drugiej. To zżera więcej baterii niż pozostawienie ich działających w tle. Jeśli po spotkaniu ze znajomymi musisz przejść przez szebraną dzielnicę, możesz podzielić się lokalizacją z grupą przez WhatsApp, używając funkcji transmisji lokalizacji. Zezwól aplikacji na dostęp do Twojej lokalizacji. Aby to zrobić, wejdź do ustawień telefonu, aplikacje i powiadomienia, zaawansowane, uprawnienia aplikacji, lokalizacja i włącz WhatsApp. Ścieżka może różnić się delikatnie w zależności od telefonu, ale powinno działać. Następnie otwórz czat i stuknij załącz, lokalizacja, zacznij transmisję lokalizacji. Możesz tu określić, jak długo chcesz transmitować swoją lokalizację z uczestnikami konwersacji. Następnie kliknij wyślij. Transmisję można zatrzymać w dowolnym czasie. Udostępnianie lokalizacji w czasie rzeczywistym z bliskimi jest też możliwe poprzez zaufane kontakty Google. Jeśli nie odpowiesz na prośbę bliskich o udostępnienie lokalizacji, aplikacja prześle ją automatycznie. Podróżujesz albo wybierasz się w miejsce, którego nie znasz? Ściągnij mapy działające offline. Przydadzą się w nieznanym otoczeniu, kiedy masz problemy z zasięgiem. Możesz je ściągnąć z map Google w Twoim telefonie. Kliknij pobierz, wybierz obszar, który Cię interesuje i ponownie kliknij pobierz. Zamiast używać 4 lub 5-cyfrowego kodu na iPhone'ie, użyj hasła. Idź do ustawień Face lub Touch ID i kod, zmień kod. Wpisz stary kod i stuknij opcję kodu, aby przełączyć na kod alfanumeryczny. Niech Twoje hasło zawiera duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne. Wykorzystaj odcisk palca zamiast rozpoznawania twarzy, ponieważ łatwo oszukać telefon i odblokować go przy użyciu dobrej jakości zdjęcia. Linie papilarne nie są już tak łatwe do podrobienia. Będąc w miejscu, w którym nie czujesz się bezpiecznie, możesz dezaktywować zabezpieczenia biometryczne. Idź do ustawień Touch albo Face ID i kod i wyłącz Touch lub Face ID. Kiedy znów poczujesz się bezpiecznie, będziesz mógł ponownie uruchomić te funkcje. W telefonach z Androidem możesz uruchomić tryb Lockdown. Wyłącza on zabezpieczenia biometryczne i ukrywa powiadomienia z ekranu blokady, aby chronić Twoje dane. Telefon będzie można uruchomić jedynie przy pomocy kodu PIN. Aby aktywować tryb Lockdown, przejdź do ustawień, ekran blokady i zezwól na aktywowanie trybu Lockdown. Będziesz mógł uruchomić ten tryb, przytrzymując przycisk zasilania. Aby ułatwić Twojemu iPhone'owi rozpoznanie Cię, niezależnie od warunków pogodowych, możesz dodać drugą twarz do Face ID. Nałóż zimową czapkę albo okulary, zakryj część twarzy szalikiem, a następnie idź do ustawień Face ID i kod, skonfiguruj inny wygląd. Działa na iOS 12 i późniejszych wersjach. Ściągnij aplikacje awaryjne. Możesz dowiedzieć się z nich, co robić przed, w trakcie i po klęsce żywiołowej, a nawet jak ubiegać się później o odszkodowanie. Niektóre aplikacje edukują w formie quizu, co pomaga w zapamiętywaniu. Istnieje aplikacja Trzęsienie Ziemi, która namierza telefony użytkowników, aby zmierzyć odległość i określić lokalizacje, w których sytuacja jest najpoważniejsza, oby nie tam, gdzie Ty się aktualnie znajdujesz.